Dobry wieczór Państwu. Ja jestem Marcin Witkowski ze Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej. Witam Państwa w imieniu Blokpresu na spotkaniu na live pod tytułem Kreml wobec świata, świat wobec Kremla. I to jest spotkanie z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich Filipem Rudnikiem. Dzień dobry Panu. Dobry wieczór, dzień dobry, dziękuję za Dobry zaproszenie. wieczór. Pan Rudnik pracuje w zespole rosyjskim ośrodka. Zajmuje się właśnie badawczo głównie polityką Federacji Rosyjskiej, a także energetyką. I może przejdźmy od razu do części merytorycznej. Zacznijmy może od sytuacji związanej z pomocą dla Ukrainy w dyskutowanej w amerykańskim kongresie, jaki będzie zakres tej pomocy. Ostatnio dzisiaj w polskich mediach pojawiły się informacje, że prawdopodobnie porozumienie co do tej pomocy nie zostanie w tym roku osiągnięte. I chciałbym takie może proste pytanie zadać. Co to oznacza dla Rosji? Jak wpłynie to na politykę Kremla wobec wojny na Ukrainie? Czy w przypadku fiaska bądź sukcesu tych negocjacji Kreml jakoś dostosuje, zmieni swoją politykę, czy może będzie grał tak, jak gra do teraz? No, mówiąc o tym pakiecie pomocy, czyli o tych 60 miliardach dolarów, które miały zostać przeznaczone dla Ukrainy na następny rok, przede wszystkim miało być to finansowanie na dostawy broni dla Ukrainy, amunicji i ciężkiego sprzętu, ale też różnego innego rodzaju oręża, to od kiedy było wiadomo, że ten pakiet pomocy stanie się elementem wewnętrznej debaty, wewnętrznej konfrontacji w Stanach Zjednoczonych pomiędzy ugrupowaniami, pomiędzy republikanami a demokratami, czyli od października, kiedy ta sprawa stała się szerzej dyskutowana, Kreml w swojej propagandzie, a także w wypowiedziach decydentów zaczął podsysać debatę, mówiąc o tym, kreując taką narrację, mówiąc o tym, że właśnie to kończy się wsparcie dla Ukrainy ze strony Zachodu, to wsparcie ze strony wujka Sama, który w narracji rosyjskiej jest tak naprawdę jedynym kontrolującym swojego wasala, czyli reżim Załęskiego, jak Rosjanie to określają, że to wsparcie się kończy, czyli tak naprawdę zwycięstwo jest w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku dla Rosjan i zmiana reżimu Załęskiego, określonego tak przez Rosjan, czyli osiągnięcie tych celów, które Rosjanie sobie stawiają w przypadku wtargnięcia na Ukrainę, czyli przede wszystkim właśnie zmianę władzy, że to jest już osiągalne. I w wypowiedziach amerykańskich decydentów ze strony demokratów mówiono się o tym, kiedy w grudniu stało się jasne, że te negocjacje są coraz trudniejsze i będą się przeciągać, i być może, tak jak pan zaznaczył, że być może w tym roku już nie zostaną sformalizowane, i tak się najwyraźniej stanie, że w tym roku nie zapadnie decyzja, bowiem no, zbliża się już przerwa świąteczna w obradach amerykańskiego kongresu, że tak na. Amerykańscy decydenci próbowali nadać temu większy priorytet ze strony demokratów, mówiąc o tym, że nieprzegłosowanie tej pomocy będzie świątecznym prezentem dla Putina, że Putin dostanie prezent pod gwiazdkę. I tak naprawdę to się stało. Niestety teraz widzimy, że Rosjanie w swoim przekazie medialnym są w pewnym sensie w euforii, bowiem widać, że dla nich to, że ten pakiet 60 miliardów nie został przegłosowany, oznacza to, że oni mają rację, że tak naprawdę jest już znaczące zmęczenie kwestią ukraińską po stronie zachodnich decydentów. Nawet jeśli Rosjanie to próbują przejaskrawić, no to
ten fakt, że nie zostało to przegłosowane, ten pakiet, niestety potwierdza to, że Rosjanie w pewnym sensie mają rację, mówiąc o zmęczeniu kwestią ukraińską wśród zachodnich decydentów. To jest jedna rzecz, bowiem to się przekłada właśnie na ten front bezpośrednio ukraińsko-rosyjski, bowiem Rosjanie wiedzą, że po prostu bez dostaw ze strony Stanów Zjednoczonych Ukraińcom będzie o wiele ciężej się bronić. To jest jedna rzecz, że to jest jakby silne, jest tu już przełożenie na ten aspekt czysto wojenny, ale są też inne aspekty, inny kąt, na który można to spojrzeć, że Amerykanie nie zdołali przegłosować tego pakietu pomocy dla Ukrainy. Bowiem Rosjanie przez to postrzegają to, słusznie bądź niesłusznie, a dla nich jest to jasny sygnał o zwijaniu się amerykańskiego parasola amerykańskiego parasola bezpieczeństwa nad innymi krajami, bowiem wśród innych stolic, także w Europie, jeśli Kongres nie zdoła przegłosować w przyszłym roku na przykład, nie zdoła przegłosować tego pakietu pomocy, no to będzie taki zimny prysznic również dla stolic europejskich, bowiem to niestety podaje pod wątpliwość to, czy ta kuratela amerykańska, czy Pax Americana, jak to się nazywa medialnie bardzo ładnie, czy ona będzie dalej kontynuowana nad całą Europą, jeśli nie jest kontynuowana nad Ukrainą. I tu są już pytania, które rodzą wątpliwość o prymat amerykański i o zaburzenie hegemonii amerykańskiej na całym świecie, co jest niestety, ale jest w smak Rosjanom jako tej sile, Moskwie jako tej stolicy, która upatruje w zaburzeniach światowego porządku, upatruje swoją szansę. I właśnie po tych początkowych porażkach, po tym początkowym pierwszym roku wojny, a raczej pierwszym roku pełnoskalowej agresji, który był pełen porażek i blamaży dla Rosjan, teraz Rosjanie przeszli, obrali taką taktykę, taką strategię na wyczekanie. Po prostu czekają, aż Zachód zmęczy się Ukrainą. I niestety to, o co pan pytał, czyli to, że nie udało się przegłosować tego pakietu na samym początku, przepraszam, na sam koniec tego roku, jest po prostu sygnałem na to, które Rosjanie odbierają, że no, mają rację i że warto jest czekać, aż Zachód się zmęczy Ukrainą. No właśnie, Zachód się zmęczył Ukrainą i zaraz o to jeszcze dopytam, natomiast chciałem dopytać jeszcze o zmęczenie Rosji, zarówno jeżeli chodzi o gospodarkę tego państwa, potencjał ludnościowy, potencjał rekrutów, jak i nie wiem, czy występuje zmęczenie samych elit rosyjskich, ale właśnie słyszymy w mediach o kolejnych mobilizacjach. Na ile Rosja ma jeszcze w tej wojnie potencjał i na ile ten potencjał może wystarczyć do osiągnięcia jakichś korzyści terytorialnych, jeżeli właśnie ten pakiet pomocowy albo nie zostanie, albo zostanie w mniejszym zakresie przegłosowany w kongresie i pomoc całego Zachodu będzie nieco niższa niż przez ostatnie 2 lata. No to jest pytanie przede wszystkim do tego, jak Rosjanie będą prowadzić wojnę ze z tymi zasobami, którymi dysponują. Powiedzmy, że zasoby ukraińskie, właśnie przez to pytanie, czy Amerykanie a także państwa europejskie i wspólnota europejska, czy oni będą wspierać, no to te zasoby Ukrainy są, powiedzmy, pod znakiem zapytania, bowiem nie wiemy, wchodząc w ten 2024, nie wiemy, jakie zasoby będą przez cały ten przebieg następnego roku po stronie ukraińskiej. Jeżeli chodzi o stronę rosyjską, no to tu jest sytuacja o wiele bardziej jasna, tak, bowiem widzimy, że no prawda, Rosjanie mogą liczyć na konkretnych swoich sprzymierzeńców, znaczy państwa zaprzyjaźnione, czyli właśnie Iran dosyłający drony, Koreę Północną dosyłającą pociski artyleryjskie, czy wreszcie Chiny, które prowadzą troszeczkę bardziej
zawoławaną politykę, no ale mimo wszystko pomagają Rosji i tym, że na przykład no, zezwalają na eksport niezbędnych komponentów elektronicznych do Rosji. Jeśli chodzi o same zasoby rosyjskie, no to tu jest właśnie bardzo istotne też wiedzieć o tym, że prowadzenie wojny dla Rosji, pomimo dobrych wskaźników ekonomicznych teraz, no bo jakby zapowiada się, że Rosjanie osiągną wzrost gospodarczy na poziomie 3% PKB, co jest po prostu być może dla nas konfundujące, no bowiem jak to jest, że państwo prowadzi wojnę na wyniszczenie z sąsiednim państwem, a i tak jakby jego gospodarka się nie zawala, przy tym jeszcze jak bezprecedensowe sankcje zostały nałożone na ten kraj, na kraj agresora. Problem w tym, że właśnie, że diabeł tkwi w szczegółach. Patrząc już na bardziej szczegółowe wskaźniki gospodarcze rosyjskie, widzimy, że sytuacja jest daleko od kolorowej. Owszem, na przykład bezrobocie jest niskie, bodaj 3%, no ale to się bierze też również z tego, że bezrobocie jest niskie, ponieważ bardzo dużo ludzi wyjechało, bardzo dużo ludzi pracuje w tym przemyśle wojenno-technicznym, który jest tak naprawdę z punktu widzenia gospodarczego, on może dawać dobre wskaźniki gospodarcze, natomiast jest to po prostu spalanie pieniędzy w Ukrainie, tam nie ma wartości dodanej, no bo to są naboje, które są tam wystrzelane i cały ten sprzęt, który tam jedzie i zostaje zezłomowywany, więc jakby to też nie jest tak, że to dodaje wartość dodaną do gospodarki w takim dalszym, w dalszym rozwoju. Jest też na przykład dużo ludzi, którzy w Rosji to się nie tyczy tylko wojny, ale od lat 90., kiedy tylko nadarza się jakiś większy kryzys ekonomiczny w Rosji, Rosjan się nie zwalnia, tylko wypłaca się im bardzo nikłe postojowe, aby po prostu nie psuć wskaźników gospodarczych, natomiast Rosjanie nie dostają wtedy takich zapłat, jak to wcześniej mieli, więc to bezrobocie jest też ukryte. To jest jedna rzecz. Po drugie, mamy też widoczny spadek sprzedaży przede wszystkim gazu. W porównaniu z 2021 wydobycie gazu spadło o 120 miliardów metrów sześciennych. Dla porównania 100 miliardów metrów sześciennych to było roczne zapotrzebowanie Niemiec na gaz przed chyba 2021 roku, jeżeli się nie mylę, no więc to jest kolosalna różnica. Bierze się to z tego, że po prostu Rosjanie zaczęli sprzedawać mniej gazu na Zachód. Po drugie, przez pierwsze półrocze tego roku bardzo dobrze działała embargo na rosyjską ropę naftową ze strony Zachodu i na rosyjskie paliwa. Cena rosyjskiej ropy była średnio o 30-20 dolarów niższa, aniżeli ta, która jest sprzedawana na globalnym rynku, co posunęło za sobą dosyć duże po prostu ukrócenie dochodów budżetowych do Rosji, ergo jest coraz mniej pieniędzy. Rubel też osłabł i teraz znajduje się w granicach 90 dolarów. 1 dolar to jest około 90 rubli i Rosjanie bardzo się dwoją i troją, żeby utrzymać ten kurs na takim poziomie, który jest już niski. A więc sytuacja ekonomiczna jest trudna. Zadał pan pytanie o mobilizację. To też jest bardzo ciekawa kwestia. Mobilizacja tak naprawdę nigdy się nie zakończyła. Kiedy Rosjanie ogłosili, a raczej Ministerstwo Obrony ogłosiło mobilizację tą częściową, czyli te 300 tysięcy rekrutów, którzy zostali powołani na raz, powiedzmy, to potem ten dekret prezydencki, ukaz prezydencki, na mocy której została ta zwołana rekrutacja, on nigdy nie został anulowany. Rekrutacja, tak, branka, bo tak ją trzeba nazwać, dalej się toczy, tylko dzieje się to po cichu. Powiestki, czyli te wezwania do wojska wręcza się w miejscach pracy, w hotelach robotniczych, no w różnych miejscach i co trzeba też zaznaczyć, Rosjanie idą też dobrowolnie do wojska, bowiem przez to, że
bowiem mogą liczyć dzięki temu na bardzo solidną, zapłatę, przynajmniej na papierze, na benefity dla swojej rodziny, która na przykład, no nie wiem, dla dzieci zabitych na wojnie, na froncie Rosjan przewiduje się na przykład przywileje do wejścia na uniwersytety, tak samo dla weteranów, dla tych, którzy już tam byli. I same te wypłaty dla tych żołnierzy niekonkurencyjne, jeśli chodzi o, znaczy bardzo konkurencyjne w porównaniu z na przykład tym, co może zarobić przeciętny rosyjski obywatel, no nie wiem, w Czeczenii, w Tuwie, w Chabarowsku, na Dalekim Wschodzie. Te zapłaty, które są konkurencyjne, które są po prostu bez precedensu, one też dają, też stanowią pewien nacisk na pieniądze, na finansowanie publiczne. Więc ta sytuacja jest trudna, a będzie jeszcze trudniejsza, no bowiem sankcje i całe te Rosjanie, na przykład w 2022 roku i we wcześniejszych latach, ale w 2022 to było bardzo widoczne, Rosjanie skumulowali bardzo dużą nadwyżkę budżetową dzięki wysokim cenom surowców. W 2022, które zostało, te wysokie ceny zostały poniekąd wywołane tym, że wybuchła wojna i na rynkach zaczęła się panika. Natomiast w 2023 sytuacja już troszeczkę, nawet nie troszeczkę, znacząco się poprawiła, jeśli chodzi o cenę gazu bądź ropy, i sankcje będą działać, o ile będą otrzymane, oczywiście, i reżim sankcyjny będzie wciąż zaciskany. One będą działać, ich działanie będzie potęgowane, co będzie rodziło kolejne problemy z bilansowaniem budżetu rosyjskiego. I tak naprawdę dużym znakiem zapytania jest to, co Kreml będzie robił po wyborach, które wydarzą się w wiosną nadchodzącego roku 2024, bowiem widać, że do tych wyborów władza na Kremlu w głowie z Putinem, z Putinem na czele wzięto trochę wszystkich na przetrzymanie. Próbuje się nie kreować żadnych mocnych ruchów w kontekście finansowym, żeby nie wywołać jakiegokolwiek zwarcia w systemie. Na przykład było to widać latem, kiedy wystąpił deficyt paliw na rosyjskim rynku, co może się wydawać paradoksalne, no bo kraj, który jest po prostu globalną stacją benzynową, zderzał się z lokalnymi deficytami paliw na lokalnych stacjach benzynowych w niektórych regionach Rosji. Brało się to z tego, między innymi, że budżet, raczej Ministerstwo Finansów, poszukując oszczędności, obcięło rosyjskim producentom paliw finansowanie, które jest im przekazywane, żeby skompensować, raczej żeby zachęcić te koncerny do sprzedaży paliw na lokalnym rynku. Obcięto to finansowanie i koncerny paliwowe stwierdzały, że im się nie opłaca po prostu sprzedawać paliwa na lokalnym rynku, będą je sprzedawać, eksportować, co doprowadziło do deficytu. Po miesiącu dyskusji, Kreml przywrócił to finansowanie dla koncernów, widząc, że po prostu musiał się wycofać. Nie chciał zaogniać sytuacji i dla koncernów, które są bardzo istotnymi płatnikami do rosyjskiego budżetu, a także nie chciał zaognieć sytuacji dla obywateli, którzy widzieli przecież, że istnieją deficyty paliw na rynku i nie można po prostu zatankować samochodu. A pytanie właśnie, jak Kreml będzie kursował, jakie przedsięwzie ruchy po wyborach, kiedy można będzie stwierdzić, że Putin znowu zdobył legitymację do 2030 roku, bo w następnym roku, w 2024, wybierze się go znowu na sześcioletnią kadencję, która będzie trwała do 30 roku. No i będzie mógł sobie pozwolić na bardziej, powiedzmy, odważniejsze kroki. To też jest wielkie pytanie w rosyjskich mediach niezależnych, o tym się dyskutuje, czy
Putin będzie poszukiwał rekruta w sposób bardziej otwarty, aniżeli jest to robione teraz, czyli, nie, czyli, czyli znowu się zarządzi wielką mobilizację na raz i weźmie się Rosjan w kamasze i czy to nie będzie ponownie jakimś zapalnikiem. Powiem, tak naprawdę od wybuchu, od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę mieliśmy do czynienia z dwoma takimi szerokimi protestami, które toczyły się na rosyjskich miastach i były dość liczne, nie były tak liczne jak, nie wiem, w 21 w obronie Nawalnego, czy w 12, 11 roku. Mieliśmy do czynienia tylko w przeciągu właśnie od lutego 22 roku mieliśmy do czynienia z dwoma sytuacjami, w których wystąpiły protesty. Po pierwsze, było to wtedy, kiedy wojna się rozpoczęła, i po drugie, kiedy zaczęła się mobilizacja. I w przypadku mobilizacji bardzo często były to protesty w republikach etnicznych, na przykład w Dagestanie na północnym Kaukazie, kiedy miejscowa ludność zaczęła po prostu bronić swoich własnych rodaków przed tym, żeby nie szli walczyć za, no właśnie, przez to, może nie przez to, żeby nie byli bardziej, bo to nie były protesty per se antywojenne, były bardziej antymobilizacyjne, no bo przecież przez długi czas twierdzono na Kremlu, że zadania specjalnej operacji wojskowej, bowiem tak się nazywa wojna w Ukrainie, że te zadania specjalnej specoperacji będą realizowane wyłącznie przez zawodowych żołnierzy. A bardzo szybko okazało się, że potrzebują też poborowych. I tu jest właśnie pytanie, czy w 24 sytuacja na froncie, na przykład jeżeli Ukraińcy zyskają pomoc, znaczącą pomoc wojskową ze strony Zachodu i będą w stanie zadawać poważne straty Rosjanom, czy Rosjanie nie będą musieli przeprowadzić kolejnej mobilizacji i czy ta mobilizacja nie przywiedzie do kolejnego zwarcia i kolejnych protestów wewnątrz Rosji, czy nie będzie pewnym źródłem, rozsadnikiem niepokojów społecznych? Dobrze, to ja mam takie pytanie odnośnie właśnie tego, że pan mówi dużo teraz o gospodarce mocno przeciążonej w Rosji i innych problemach. Załóżmy, że konflikt zostaje, nie, znaczy powiedzmy sytuacja, konflikt trwa, ale sytuacja zostaje nieco zamrożona. Ukraina dalej otrzymuje pomoc, dalej stawia opór. I to właśnie do 2024 roku. Co Putin właśnie, jak oczywiście wygra wybory, co powinien zrobić, żeby ten konflikt utrzymać tak, żeby właśnie Ukraińcy nie zwyciężyli i jednocześnie, żeby gospodarka rosyjska, powiedzmy, przetrwała jeszcze 2 lata przy pełnoskalowej wojny. Chodzi mi właśnie, co powinien zrobić z gospodarką, bo pan właśnie takie pytanie jakby zadał, co Putin powinien zrobić po wyborach i czy to nie będzie oznaczało dalszego uzależnienia surowcowego w półprzewodnikach od Chin. Tutaj od razu powiem, że Putin, jeżeli przeżyje, to on wygra wybory, to jest zbliżające się, to akurat nie ma co do tego wątpliwości. No nie wiem, no zawsze mogą się zdarzyć różne sytuacje, ale tu raczej naprawdę to jest bardzo, bardzo pewne, więcej niż pewne, mam wrażenie. Co Putin musi zrobić, żeby utrzymać gospodarkę? No właśnie tutaj jest już pewna taka terra incognita, pole, nie, znaczy taka duża doza niepewności, jeżeli chodzi o to, co on może zrobić. Na pewno to uzależnienie surowcowe jest, no bo tak naprawdę rosyjska teraz już. Przede wszystkim ropa, bowiem to, co powiedziałem odnośnie gazu, to się już aż tak nie tyczy przez po prostu spadek wolumenowej sprzedaży gazu, to gaz już nie jest aż tak istotnym źródłem dochodu. Ropa zawsze była istotniejsza, ropa i paliwa zawsze była istotniejsza, ale nie do takiego stopnia. Więc
Putin musi liczyć na przede wszystkim duże, na przede wszystkim dość wysoką cenę ropy na światowym rynku. Jeżeli cena ropy tego benchmarku WTI utrzymuje się od 75 do 80, to jest taki komfort dolarów za baryłkę, to jest taki komfortowy dla niego poziom. Jeżeli jest mniej, a do tego, jeżeli Amerykanie i również Unia Europejska utrzymuje reżim sankcyjny i na przykład nakłada sankcje na tankowce, które przewożą rosyjską ropę, wysyła notyfikacje i ostrzega traderów, którzy handlują rosyjską ropę i grozi sankcjami wtórnymi na tych traderów, no to również źle świadczy o, znaczy źle wróży dla Kremla, bowiem wtedy traderzy, a raczej cena rosyjskiej ropy jest obniżana, bowiem jest ona towarem toksycznym. Możemy tak w skrócie powiedzieć. Jeżeli cena rosyjskiej ropy będzie przez następne lata, przez następny rok znajdowała się na poziomie niższym od 60 dolarów za baryłkę, no to wówczas może być żeby zbilansować budżet rosyjski, może być ciężko. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli to będzie minus, jeżeli to będzie mniej niż 50 dolarów za baryłkę, no to już naprawdę będzie krucho, chociaż szefowa rosyjskiego centralnego banku Nabiullina jest bardzo profesjonalna i ona tak naprawdę udało jej się w tym stanie permanentnego kryzysu jednak mimo wszystko ustabilizować sytuację, chociażby patrząc na wskaźniki tego, jak utrzymuje się rubel. Więc ropa naftowa i paliwa rosyjskie muszą być eksportowane, żeby zachować tą żywotność rosyjskiego budżetu i rosyjskiego tak naprawdę państwa. No mówicie o tym, zresztą to określało się Rosję jako gospodarkę na igle i na igle surowcowej, ale to jest po prostu z rosyjskiego sformułowania odnośnie takiego narkotycznego uzależnienia tej igły od strzykawki. No to tutaj mieliśmy też, że Rosjanie są uzależnieni od po prostu węglowodorów, którzy dają im życie, którzy dają im po prostu energię do działania, raczej po prostu środki do działania. Więc to jest jedna rzecz. Ropa jako źródło twardej waluty, ropa jako źródło zagranicznej waluty, którą można wymienić w państwie. Po drugie, wydaje mi się, że tu jest już kwestia właśnie balansu, bowiem do tej pory, do teraz Rosjanie, a raczej Kreml przede wszystkim obciąża wielki biznes. Nie stara się uchronić własnych obywateli od kosztów wojny. I to widać nie tylko w tym, jak jest prowadzona rekrutacja, że o wiele więcej ludzi jest branych, nie tylko tych dobrowolnie, ale również tych, którym się wręcza, powiedzmy, wezwanie do wojska, o wiele więcej ludzi jest branych z prowincji rosyjskiej, aniżeli z wielkich miast. Bo wiem, po prostu w wielkich miastach jest większa chęć, a raczej większa szansa na zjednoczenie, znaczy zjednoczenie się, powiedzmy, na zebranie się w jakąś większą grupę i przeciwstawianie się temu. No i poza tym, jeżeli ludzie zaczną znikać w dużych miastach, to będzie bardziej widoczne, aniżeli na prowincji. Więc nie tylko jeśli chodzi o to, jak była prowadzona mobilizacja i jak Rosjanie biorą w kamasze, to widać też, że po prostu do tej pory duża część produktów w rosyjskim koszyku takim spożywczym była, na przykład jeśli chodzi o paliwa, to co powiedziałem, cena paliw jest regulowana, chociaż tak naprawdę to uderza po kosztach właśnie te koncerny paliwowe, które muszą sprzedawać swoje paliwa po niekonkurencyjnych cenach na rynku wewnętrznym. Natomiast po to, żeby właśnie przeciętny Rosjanin nie odczuł wojny, te, pali, te,
te ceny są kontrolowane, regulowane przez państwo. Bardzo podobnie jest też w innych kategoriach produktu. Natomiast w 24, jeśli przyjmiemy to założenie o wciąż utrzymującym się reżimie sankcyjnym, elita rządząca będzie musiała wybrać, czy dalej obciąża budżet, ale przepraszam, czy dalej obciąża przemysł, czy pora zabrać też pieniądze od obywateli. I tu tak naprawdę nie ma już dobrego wyjścia, bowiem i to ma potencjał bycia rozsadnikiem dla elity władzy. Bowiem tak naprawdę, o ile nie wydarzy się ani jakiś poważny protest społeczny w Rosji, co ja uważam za mało prawdopodobne póki co, to nic się, to elita jest spokojna, z tym, że bardzo Kreml również obawia się jakiegoś wewnętrznego pęknięcia w elicie. I dopóki elita jest zadowolona z przebiegu wojny, udało się ją uspokoić i nie traci na tym tyle, że po prostu, że nie opłaca im się po prostu odwrócić od Putina, dopóty Putin jest również spokojny o swoją władzę. Więc tutaj trzeba będzie podjąć jakieś decyzje ze strony Kremla. Bardzo dużo zależy od właśnie tego, co zostało już powiedziane, czyli ocen węglowodorów i od tego tak naprawdę, czy Zachód wytrwa w swojej takiej, w swoim założeniu o tym, aby odejść od rosyjskich węglowodorów i utrudniać ich eksport. No właśnie, no to chciałbym się właśnie o to teraz zapytać, bo jeżeli większość tego, co się wydarzy w Rosji wewnętrznie, zależy od tego, jaka będzie miała cena przede wszystkim ropa, to właśnie o to jest pytanie, kto tak troszkę kolokwialnie, kto będzie ją chciał kupować? Jakie państwa liczą na, mówię przede wszystkim o państwach zachodnich, jakie liczą na odnowienie pewnych relacji społeczności międzynarodowej z Rosją, na właśnie większe dostawy węglowodorów, poluzowanie z sankcji. Komu będzie się opłacało to, że Rosja troszkę odżyje, powiem. Mm-hmm. Czy tak, no przede wszystkim jakby wśród państw Zachodu my wciąż kupujemy rosyjskie węglowodory, bowiem no są z tych pakietów sankcyjnych, które Unia Europejska uchwaliła 12, no i do tego jeszcze są ustalenia krajów G7, no to w tych pakietach są pewne wyłączenia. Na przykład ropa wciąż płynie południową nitką ropociągu Drużba, który biegnie przez Słowację do Czech i również zasila Węgry między innymi. No to one, te kraje, i jeszcze Bułgaria dostała wyłączenie na przewóz, znaczy na wwóz rosyjskiej ropy drogą morską, ze względu na to, że oni, że ten kraj akurat jest odłączony od jakichkolwiek innych możliwości dostaw. Po prostu i tam jeszcze jest rafineria, która jest Łukoila, czyli jakby rosyjskiej firmy. No to jest, powiedzmy, chodziło mi o to, że po prostu my wciąż kupujemy w pewnym sensie te węglowodory, chociaż jest to o wiele bardziej, ten próg uzależnienia jest o wiele bardziej niższy, bo o ile na przykład w gazie uzależnienie całej UE było na poziomie 40% przed wojną, to teraz to się zniżyło do 12-10%. Sankcji na gaz per se na przykład jako takich nie ma. Niektóre pojedyncze kraje członkowskie stwierdziły, że nie będą kupować rosyjskiego gazu rurociągowego, a między innymi zrobiła to Polska czy Niemcy.
I tak się faktycznie stało. No my nie kupujemy już gazu rurociągowego z Rosji. Natomiast per se to Rosjanie zaprzestali przesyłu gazu w ramach tego, że po prostu liczyli na to, że coś uda im się ten szantaż gazowy, ta broń gazowa, którą już w przeszłości wiele razy stosowali, że po prostu straszyli zakręceniem kurka, jeżeli konkretny kraj nie postąpi tak, jak oni sobie tego by życzyli. No i tak naprawdę no, to był taki kij szprychy, który Gazprom włożył sobie sam, a raczej Kreml włożył Gazpromowi w szprychy, no bo to polityczne uzależnienie przesyłu gazu sprawiło, że Gazprom jakby przestał być tak dochodowym koncernem, jak to było wcześniej. Więc to jest po prostu, powiedzmy, tylko taki background tego, że my dalej jakby jako Zachód kupujemy rosyjskie węglowodory, niestety. Natomiast przechodząc do pana pytania odnośnie tego, komu by zależało na przywróceniu jakichkolwiek relacji handlowych z Rosją, a raczej do tego stopnia, jak to było wcześniej, no to przede wszystkim wymieniłbym tutaj Węgry. Przede wszystkim jest to kraj, który, o ile na przykład w komunikatach Unii Europejskiej mówi się o tym, że odejście od rosyjskiego gazu jest w całości, jest możliwe wraz z końcem 2027 roku i praktycznie każdy kraj członkowski, który był do pewnego stopnia uzależniony od rosyjskiego gazu, deklaruje ten cel jako osiągalny i podejmuje na tym tle jakieś kroki, no to Węgry nie tylko nie stwierdzili, znaczy nie powiedzieli wprost tego, że nigdy nie odejdą od rosyjskiego gazu i oczywiście faktycznie dywersyfikują swoje portfolio gazowe, będą otrzymywać gaz między innymi z Azerbejdżanu, o ile już nie otrzymują, ale jednocześnie podpisują z Gazpromem wciąż umowy na to, że na przykład w tym roku podpisano umowę na to, że pomimo kontraktu, który Węgrzy zawarli z gazem na konkretny wolumen gazu, no to oni otworzyli sobie furtkę do tego, aby móc zamówić wielkości gazu ponadkontraktowe. Czyli jeżeli Węgrzy by chcieli otrzymać więcej gazu, no to mogliby wystąpić do Gazpromu o ponadnormatywny przesył. Więc to jest jeden z tych krajów, który na przykład nie realizuje dostatecznie polityki odejścia od rosyjskich dostaw gazu. No i to też jest widoczne w tym, to może nieco zrobię taką klamrę z początkiem rozmowy, kiedy mówiliśmy o tym, że Amerykanie nie dogadali się w sprawie tego pakietu pomocy finansowej dla Ukrainy, no to w tym samym momencie toczyła się przecież dyskusja w grudniu na szczycie Rady Europejskiej na temat wszczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i do tego nowym pakietem pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. I o ile ta pierwsza część, czyli negocjacje akcesyjne zostały otwarte pomimo sprzeciwu Węgier, bo tam po prostu Węgrzy zostali wyproszeni, raczej sami wyszli i można było procedować, no to w przypadku decyzji o przyznaniu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy, ta decyzja została zablokowana przez Węgry. No więc tutaj widać, że Węgrzy jeszcze to się wszystko wspina, powiedzmy, w taką pragmatyczną, cyniczną politykę Budapesztu w zakresie ich pozycjonowania się wobec Rosji. Natomiast też jest tutaj istotni są ci, którzy za plecami Węgier, można tak powiedzieć, wciąż ukrywają swoją zależność od Rosji. Gaz jest też przesyłany w dość dużej ilości, w niektórych miesiącach jest to nawet większość gazu, który trafia do tego kraju. Gaz rosyjski trafia do Austrii na przykład.
Są problemy, są wciąż jakby wciąż otwartą kwestią jest to, do jakiego stopnia na przykład Słowacja będzie chciała się uniezależnić od rosyjskich węglowodorów, biorąc pod uwagę niedawną zmianę władzy tam. I to, że na przykład Słowacy dysponują wyłączeniami, jeśli chodzi o otrzymywanie rosyjskiej ropy i produkcję z nich paliw, bowiem no, nie mają innego wystarczającego kierunku, z którego mogliby sprowadzać ropę. A więc tych krajów, państw członkowskich w Unii Europejskiej, które, co do których polityka energetyczna w oparciu o Rosję nie jest, a raczej to odejście od Rosji nie jest tak jasne, jest trochę we wspólnocie zachodniej. Dobrze, bo jeśli mówimy o właśnie o Stanach Zjednoczonych i mówimy o wielu krajach Unii Europejskiej, gdzie nie wiadomo, jak do końca się zmieni stosunek do wojny na Ukrainie, to mamy tu też wszędzie pewne nastroje społeczne i właśnie chciałem się spytać, na ile na powiedzmy ze społeczeństwa tych państw czy elity wpływa pewne odwrócenie uwagi przez wystąpienia zbrojne Hamasu w Izraelu. Mamy wojnę, którą głównie się teraz tamtą wojną świat interesuje. I właśnie ile na tym zyskuje Moskwa? Zyskuje naprawdę bardzo sporo, niestety. Tutaj trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że tak naprawdę jakiekolwiek zawirowanie geopolityczne, w które musi się zaangażować Ameryka, musi się zaangażować Waszyngton, to gra na korzyść Moskwy. Bowiem na przykład to, co jakby konflikt w strefie Gazy, raczej wojna Izraela z Hamasem i to, co tam się dzieje, to, jak pan słusznie zauważył, jak to odwróciło uwagę świata, gra na Rosję w ten sposób, że no, zasoby, zarówno informacyjne, które przecież jakby kreują nastroje społeczne i to się przekłada wówczas na postępowanie elit, zasoby informacyjne są przekierowane, ale również zasoby i finansowe, i wojskowe, no, bowiem, prawda, przecież Waszyngton również musiał w tym pakiecie pomocy dla Ukrainy, on jest skorelowany, związany z pomocą dla Izraela, prawda? Więc to się wszystko przekłada. Zasoby no, nie są nieskończone i muszą być, powiedzmy, rozdzielane. A to, że wy, przeciętny Europejczyk, otwierając gazetę, czy otwierając stronę z newsami, częściej widzi doniesienia z Izraela i ze strefy Gazy, aniżeli z Donbasu czy z Chersońszczyzny, no to wiadomo, że to kreuje pewien inny nastrój i pewne inne zainteresowanie. I to się wpisuje w tą taktykę rosyjską, raczej strategię rosyjską, o której wspomnieliśmy na początku, na to przeczekanie, na tą pewność, a raczej takie przeświadczenie o tym, że Zachód jest słaby przez to, że jego uwaga jest dosyć krótka i przez to, że społeczeństwa zachodnie również przez to, że są o wiele bardziej demokratyczne niż te rosyjskie, że